To jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. To, co dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest tylko wycinek takiego większego opracowania, które mówi o czasach, które były bliskie Hieronimowi. Czyli to jest przełom IV wieku, to jest przełom III wieku. I cała ta kultura i historia, która wtedy, można powiedzieć, tworzyła się, miała wpływ też na to, w jaki sposób ludzie zmieniali swój światopogląd, zmieniali swoje myślenie, w jaki sposób myśleli o Bogu, o świecie, który ich otaczał. Wulgata i arkana jej powstania to przede wszystkim mówienie o sposobie przekładania, o sposobie stworzenia tego, co my dzisiaj nazywamy przekładem, a kiedyś myślano, że jest to kopia i ma to być wierna kopia tego, co ktoś napisał w innym języku, do takiego zrozumienia, że to dzieło ma oprócz tego, że zostać przełożone dokładnie, zgodnie ze sztuką, to ma przede wszystkim przekazać myśl i zamysł autora, który je napisał czy też stworzył. Hieronim kiedyś powiedział tak, że na starej drodze szukamy nowych ścieżek, a dla starych, oklepanych rzeczy, przedmiotów obmyślamy nowe formy, nową formę, aby nie były tym samym, ale jednak, żeby pozostały tym samym. No i brzmi to tak trochę jak taki węzeł gordyjski, za bardzo nie można się w tym od razu rozeznać. Natomiast myślę, że Hieronimowi to się udało. Myślę, że jako jedyny zrobił to jak nikt dotąd. Pokazał coś, czego wcześniej tłumacze nie widzieli. Że tłumaczenie może być też niesamowitym dziełem, które wprowadza nas w głębie treści. Normalnie jak mówimy o Wulgacie i chcemy o niej komuś opowiedzieć, to oprócz tego, że go odsyłamy do jakichś tam stron, które już opracowały ten temat po tysiąckroć, no to mówimy, kiedy ona powstała i kiedy się urodził Hieronim ze Strydonu, na czyje zlecenie został wykonany ten przekład. No i tu się zaczyna już tak naprawdę problem, który możemy nazwać pewnego rodzaju schodami. Bo czy to był przekład, czy to była rewizja? Czy Hieronim dokonał przekładu całej Biblii, Starego i Nowego Testamentu, łącznie z apokryfami, które znajdujemy w greckich tłumaczeniach Starego Testamentu, czy była to tylko rewizja? I ścieżki zaczynają się zagęszczać. Więc łatwiej jest od współczesności do Wulgaty się dobrać i cofać się do tyłu, żeby zobaczyć, jaki ona miała wpływ i jak się zmieniał sposób myślenia na temat Wulgaty. Dzisiaj jest nam bardzo łatwo, ponieważ my z racji tego, że oglądamy historię z różnych kamer, można tak powiedzieć, możemy się cofać w tej historii do oglądania różnych wydarzeń, które miały związek z tłumaczeniem Wulgaty. No możemy o niej powiedzieć do 2001 roku, że taką znaną i przyjętą rewizją była Wulgata, którą oficjalnie się nazywa klementyńską. Bo tak naprawdę dopiero w 2001 roku można powiedzieć, że cały środek ciężkości z niej został przeniesiony na tak zwaną neowulgatę. Idea przyjęcia tej księgi z XVI wieku, ja ją puszczę tutaj w obieg, bo jest to księga oryginalna i nie zawsze coś takiego będziecie mogli wziąć do ręki, daje nam tak naprawdę ogląd tego, co się działo wtedy i nad czym pracowano i o czym myśleli ludzie, którzy stanowili trzon Kościoła,
który zaczynał być powiązany z polityką, z rządami, z religią, z tworzeniem się nowych wartości i poglądów. Ta Wulgata została udostępniona, można powiedzieć, ogółowi. I to, co się z nią teraz stało, to też jest wynik właśnie zmiany myślenia. Kiedyś tłumaczono tylko i wyłącznie z Wulgaty. Dlaczego? Bo Wulgata była dostępna. W każdym skryptorium był ktoś, kto mając dostęp do Wulgaty, mógł ją wziąć i przełożyć na język w języku narodowym. Tu mamy przykład listu do Rzymian Wycliffa, przetłumaczonego właśnie z Wulgaty, no bo to było dostępne. Tu mamy przykład tłumaczonego tekstu na język niemiecki, właśnie z Wulgaty. To jest staroangielski. Oryginał tego możemy zobaczyć w Malborku, tak zwana Biblia Krzyżacka. Okazuje się, że prace, które były wykonywane wtedy, no bazowały na tym, co było dostępne. Skryptoria, które pracowały wtedy, miały, można powiedzieć, bardzo małe możliwości dostępu do tych tekstów, które my dzisiaj nazywamy tak hucznie źródłowymi. Sytuacja się zmieniła, kiedy w 1455 roku Gutenberg wynalazł prasę drukarską. Dzisiaj tak o niej możemy powiedzieć. Powinno się mówić, że to była ruchoma czcionka, bo tak naprawdę to była idea, która posłużyła temu wynalazkowi. No i okazało się, że rozpoczął się niesamowity ruch rozpowszechniania i czytania tekstów, które były teraz drukowane po 1000-krotnie więcej. Po 1000-krotnie szybciej. Jeden drukarz drugiemu drukarzowi całe składy przekazywał. Zmieniali jakieś tam ornamenty i szło to do druku. Robili nowe składy. Dokładali do tych, można powiedzieć, już składów jakieś malunki, ornamenty, po to, żeby to upiększyć. No i tak powstaje Wulgata, którą my dzisiaj znamy jako pierwszą drukowaną książkę. Tu mam jedną kartkę, taką składkę wielkości oryginału. Zagadka jest taka, z jakiego to jest? Z jakiej to jest księgi? Podpowiedź: Nowy Testament. I żeby nie było, że to jest nam jakoś odległe albo nieznane, to w tym samym czasie, kiedy Gutenberg drukuje tekst Wulgaty Hieronima w dwóch tomach, Stary i Nowy Testament, to w Polsce królowa Zofia zleca tłumaczenie Biblii na język polski, przepisując ręcznie, można powiedzieć, tłumaczenie. I do dzisiaj trwa dyskusja, czy to było bardziej z języka łacińskiego, czy bardziej z języka czeskiego. Ja myślę, że korzystali z tych i z tych, bo tak naprawdę każdy skorzystał z tego, co miał. I te tłumaczenia, i te prace, te translatorskie właśnie w ten sposób się odbywały. Jeżeli ktoś coś zrobił, to następni z tego po prostu korzystali. I tu mamy przykład takiej pierwszej składki Biblii Królowej Zofii, która dopiero za 2 tygodnie ujrzy, że tak powiem, światło dzienne jako wydanie faksymilowe. Ale to nam pokazuje, że na różnych poziomach, w różnych rejonach świata cały czas pracowano nad tekstem Pisma i od IV wieku praktycznie do wieku XV trwało coś takiego, jak my dzisiaj byśmy nazywali swoistą konkurencją. Mianowicie to, co zrobił Hieronim, tłumaczenie tekstu Biblii na język łaciński, a co zlecił mu papież Damazy, zostało zrobione na podstawie czegoś, co już też było i było tłumaczeniem na język łaciński. Było to tak zwane vetus afra i vetus latina. I nie chodzi o to, że to były złe tłumaczenia albo że one były wadliwe od samego początku. I tu przyniosłem taki przykład takiego vetus latina, to jest tak zwany kodeks Bezy.
napisany w szczególny sposób, mianowicie jest tekst i grecki, i tekst łaciński. I to jest właśnie taki świadek tego Vetus Latina, który przybliżał, ja to puszczę w obieg, proszę podać. To jest Nowy Testament, więc nie Septuaginta. Septuaginta dotyczy tekstów Starego Testamentu. Nowy Testament jest już napisany po grecku, ponieważ no, kultura helleńska pozostawiła sobie ogromny ślad w tamtych rejonach, właśnie w postaci tego, że język grecki był językiem międzynarodowym, takim lingua franca. Dwa, że pozostawiła po sobie tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki. Najpierw zrobiono tłumaczenie pięcioksięgu, a później przez kolejne 170 lat kolejne księgi. A Nowy Testament już został spisany w języku greckim, no bo to był język obowiązujący. I Nowy Testament, kiedy cytuje ze Starego Testamentu, to cytuje najczęściej właśnie z tej Septuaginty. Tu można też puścić w obieg, jak ta Septuaginta wyglądała. To jest jedna ze stron. Znowu zagadka, z jakiej to jest księgi. Żeby jeszcze przybliżyć jak gdyby dzieło Wulgaty, to w ubiegłym wieku miały miejsca dwa takie przełomowe wydarzenia, które znacząco wpłynęły na Wulgatę i tak naprawdę jej autorytet. Pierwsza z nich to była taka encyklika Piusa z 1943 roku, w której wyjaśnił znaczenie sformułowania, że Wulgata to jest coś, co jest autentyczne. Bo z tym ludzie mieli bardzo wielki problem. Hieronim to już wtedy zauważył, bo tłumacząc z greckich tekstów, właśnie z tego przekładu Septuaginty, wynikało bardzo dużo różnych możliwości, więc on zaglądał, mając możliwość dostępu do heksapli Orygenesa, o której tu kiedyś już było mówione. Było to takie zestawienie tekstu hebrajskiego z kilkoma tłumaczeniami w języku greckim. I on, mając możliwość i dostęp w Cezarei Filipowej do tych właśnie tekstów, mógł je porównać z hebrajskimi tekstami i wywnioskował, że lepiej jest mu tłumaczyć z tekstów źródłowych. I to była bardzo ważna rzecz. I to było coś bardzo takiego też nowatorskiego, ponieważ Nowy Testament, kiedy cytował ze Starego, to cytował z tej Septuaginty, która była powszechnie znana. To była, można powiedzieć, Biblia pierwszego Kościoła. Dzisiaj zaryzykowalibyśmy takie stwierdzenie. Ale Hieronim poszedł dalej. On nie zrobił tylko przekładu, on zaglądał do tych źródeł po to, żeby dojść do samodzielnego uczenia się tekstu hebrajskiego i tłumaczenia tego tekstu poprzez kontakt ze źródłem, czyli z tekstami hebrajskimi. Natomiast to, co zostało na tym, w tej encyklice, można powiedzieć, opisane, to było właśnie wytłumaczenie tego, dlaczego Sobór Trydencki tak określił Wulgatę. Po drugie wyjaśnił, że to słowo autentyczne, że tekst Wulgaty jest autentyczny, nie dotyczył Wulgaty w relacji do oryginalnych tekstów, tylko właśnie do tłumaczeń w języku łacińskim. I przez te sformułowanie było bardzo dużo niedomówień, bo ludzie twierdzili, że tylko Wulgatę należy czytać, tylko Wulgata jest tekstem prawowiernym, ponieważ tylko ona jest autentyczna, bo tak powiedziano, bo tak zapisano. W momencie, kiedy ta narracja została wyjaśniona, opisana i przedłożona jako wyjaśnienie ogółowi, no to okazało się, że Hieronim zrobił dokładnie to, co później zrobili właśnie w czasach, kiedy Gutenberg drukuje pierwszą Biblię, czyli Wulgatę Hieronima, kiedy rozpada się, można powiedzieć, Cesarstwo Rzymskie i upada Konstantynopol, kiedy jest, można powiedzieć, ten sobór zwoływany, to te wszystkie wydarzenia kreują pewien obraz tego, czym jest Wulgata. I o dziwo, Hieronim sięgał do źródeł, a tam określono, że on jest autentyczny, tak jakby to on był źródłem. Pewien paradoks. I ten paradoks, można powiedzieć, że pokutował aż do 2001 roku,
No i później, kiedy powstała ta neowulgata i kiedy wyjaśniono też i podniesiono te kwestie jeszcze raz, to zaczęto do tego podchodzić bardzo tak arbitralnie i pokazując pewne kroki powstawania tej myśli. No i sprawa dziś jest wyjaśniona. Sobór powszechny, ten trydencki, on trwał od 1545 roku do 1563 i on powstał jako odpowiedź właśnie na taką potrzebę reform Kościoła. A tak naprawdę chodziło właśnie o to, że była Biblia wydrukowana przez Gutenberga, wszędzie drukowano teksty pisma, zaczęło się to rozpowszechniać i nie można było tego opanować. Więc dekret jak gdyby wskazał, które są miarodajne, które są właściwe, które się nadają do czytania, a które nie nadają się do czytania, więc wskazano na Wulgatę jako jedyny, prawowierny i właściwy tekst. Wulgatę uznano za odpowiednią, ale do dowodzenia celów doktrynalnych, ponieważ to było stanowisko sprzeciwiające się poglądom protestanckim. Więc można powiedzieć, że ten sobór był w pewnym sensie takim początkiem kontrreformacji. Więc w odpowiedzi na to, że protestanci zaczęli sięgać do tekstów źródłowych, a zaczęli sięgać, ponieważ zmieniło się oblicze świata, to znaczy po upadku Konstantynopola, wracali wszyscy do Europy, zabierając ze sobą manuskrypty, zwoje, wszystko, co kiedyś w tamtych rejonach w Bizancjum było i nagle znalazło się to w bibliotekach Europy i można było do tego zajrzeć i można było na podstawie tych źródeł, do których teraz mieli dostęp, zacząć na nowo badać teksty pisma. Ważną też rzeczą jest to, że na Soborze Trydenckim podwaliną przyszłych deklaracji nie tylko była ta kontrreformacja i chęć reform, ale przede wszystkim odwołanie się do kredo nicejskiego. I to nas będzie interesowało, bo to są już czasy bardzo bliskie Hieronimowi. To jak gdyby zasięgnięcie ręką do jego czasów pokaże nam, w jakich on warunkach tworzył, co było motorem jego działań, jaki to był człowiek i jakimi ludźmi był, można powiedzieć, otoczony. Nicea, 325 rok. Ten sobór nicejski miał miejsce w Izniku, to jest dzisiejsza Turcja. I został tak nazwany przez cesarza Konstantyna. I o dziwo, ten Konstantyn, można powiedzieć, że jest człowiekiem, który otwiera te obrady, towarzyszy im, odpowiada na pytanie, rozsądza. Jest to pierwszy sobór, który został zwołany nie przez jakiegoś duchownego, tylko przez władcę. I to jest znowu, nie ma jak gdyby z tym nic, nie można z tym nic porównać. Dzieje się to na dekadę przed narodzinami Hieronima. Jest to bardzo burzliwy okres w dziejach Cesarstwa Rzymskiego, bo dochodzi też do takiego podziału mocarstwa całego. Mianowicie zakłada Konstantynopol, tak zwany Nowy Rzym. I następuje podział świata na część wschodnią i zachodnią, łacińską i grecką. On zbudował ten drugi Rzym typowo z celów politycznych, ponieważ był bardzo blisko Persji, która była dla nich zagrożeniem. Na początku w grę wchodziła Troja, chcieli to zrobić w Troi, ale na rzecz Bizancjum Troja, można powiedzieć, odpadła. I to, co zrobił cesarz Konstanty, to zbudował miasto, które będąc blisko Persji stanowiło też taki trzon obronny. Ale zrobił też bardzo ważną rzecz, ponieważ zrobił z niego, można powiedzieć, stolicę, która stała się czymś najwspanialszym w tamtym rejonie. Zaczęły tam spływać osobistości i ludzie światli. Były tam biblioteki, były tam miejsca, gdzie studiowano. Ten Nowy Rzym jest równoczesny z tym, że ustają prześladowania chrześcijan.
Tak naprawdę one ustały w 313 roku, kiedy ogłoszono taki edykt o wolności wyznań, ale można powiedzieć, że chrześcijanie doznali takiego błogiego spokoju. Nikt ich nie sztuchał, nie ruszał, nikt ich nie drażnił. Zaczęli drażnić sami siebie. Zaczęli sprawdzać, co kto mówi i co kto wierzy. Zaczęli jak gdyby do środka kierować swoje twierdzenia i obawy. Tutaj taki fragment przytoczę Grzegorza z Nysy, który mówi, że w tamtych czasach wchodzisz do piekarza, prosisz o chleb, a ci mówią, że ojciec jest większy od syna. Wszyscy o tym dyskutowali. Każdy chciał jak gdyby wziąć udział w debacie. Wtedy to była kontrowersja ariańska. To było coś, co podzieliło Kościół nie tylko pod względem teologicznym, ale ten podział był widoczny na wszystkich frontach, czyli polityka, religia, teologia, no i w końcu nawet i tłumaczenia samego tekstu Pisma Świętego i zrozumienie tego, co tam zostało napisane. Sobór w Nicei za cel sobie wziął zażegnanie tego sporu. Na początku byli wysyłani dygnitarze, którzy mieli rozmawiać z tym podzielonym, można powiedzieć, gronem ludzi, którzy dowodzili poszczególnymi kościołami w tamtych rejonach, ale nic to nie dało, więc Konstantyn postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i ich wszystkich zwołał do Nicei. Tam był jego pałac, w ogóle dziwne miejsce, bo zawsze zwoływano takie sobory w jakichś takich dużych, potężnych miastach, a tu nagle Nicea, tam gdzie on miał swój, można powiedzieć, pałacyk. Na Konstantyna została nałożona w pewnym sensie pewna odpowiedzialność, no bo on wziął udział, dzisiaj byśmy powiedzieli tak brzydko, w legalizacji chrześcijaństwa. Ale on stanął na wysokości zadania i poradził sobie z tym jako właśnie imperator. Historycy nas informują, że on miał bardzo duży autorytet na tym soborze. Przemawiał w języku greckim, komentował to, co oni tam mówią. Ci, którzy do niego przyjechali, chcieli rozwiązać wszystkie swoje problemy i mieli je spisane, słuchajcie, jako listy i wręczyli mu je. Wręczając te pisma cesarzowi, które zawierały skargi, jakieś tam pomówienia o krzywdy, jakieś opisy, po to, żeby on je rozważył i zajął stanowisko w sprawie. A on odrzekł tak. Wezwawszy wtedy zebranych, by przyszli, przeszli od razu do spraw, do których się to zgromadzili, rozkazał spalić pisemne skargi, jedno tylko im mówiąc, Chrystus nakazuje, by odpuścić swemu bratu winę, kto pragnie sam dostąpić odpuszczenia. I tym sposobem ten punkt obrad został zamknięty. Był bardzo skuteczny w swoich działaniach i potrafił naprawdę przechodzić od meritum sprawy do meritum sprawy. Tak jak wcześniej powiedziałem, spokój Kościoła zmąciły pewne takie swary i dysputy, które, jak opisuje taki znany historyk Sezomen, mówi, że te dysputy trwały pod pretekstem oczywiście pobożności i doskonałej wiedzy o Bogu i prowadziły do poszukiwania odpowiedzi na pytania, jakich dotąd nikt nigdy nie wysyłał. Problem polegał na tym, że na te hebrajskie klimaty chciano nałożyć grecki sposób myślenia i odwrotnie. No to musiało budzić wątpliwości, musiało budzić dyskusję. Wiemy, jak to się wszystko skończyło. Znowu dochodziło do tak zwanego podziału i rozejścia się niektórych społeczności. Cesarz, który porzucił jak gdyby tą wiarę starożytnych bóstw, jak sami oni pisali bogów Romanitas, tak naprawdę zrobił to, nie wiemy z jakich powodów, bo wiemy, że dopiero chrzest przyjął na łożu śmierci, też wiemy, że jego działalność nie była do końca krystaliczna i trudno by go było określać jako chrześcijanina. Natomiast należy pamiętać, że wtedy to, co dotyczyło religii, nigdy nie było tylko religijne, ale było związane z państwem, było związane z polityką, było umoczone w tym całym sposobie rządzenia, jaki w tamtych czasach panował.
I on przechodził różne też metamorfozy, bo wiemy, że na początku był jeden cesarz, potem było dwóch, potem w końcu było czterech i potem znowu za Konstantyna znowu jest jeden i to się skończyło. Żadna z tych opcji nie pomogła jak gdyby w rozwikłaniu tych wszystkich problemów i trudności, ale to daje nam obraz tego, w jakich czasach urodził się Hieronim. I teraz troszeczkę o samym... jak gdyby takim innym, to znaczy literackim aspekcie. Rzym ma swoją literaturę, ma swoje wierzenia. Tak, ale większość z nich jest zaczerpnięta od Greków. Zaczyna się tłumaczenie literatury greckiej na język łaciński. I znowu dochodzimy tutaj do pewnego takiego wzoru, sposobu myślenia i pojmowania, który w tamtych czasach stał się regułą, która do dzisiaj w pewien sposób no, jest nam znana i też z niej korzystamy. W drugiej połowie III wieku, te 50 lat przed przełożeniem Biblii na język grecki, rodzi się taki człowiek Liviusz Andronicus i robi przekład, to był Grek, który dostał się do niewoli w Rzymie i robi przekład Odysei. I on sobie, słuchajcie, nie zdawał sprawy, że on tą Odyseję tak dobrze przełożył, że ona przez setki lat była jeszcze czytana i uczona w szkołach. On sobie nie zdawał sprawy, że dokonał przekładu, który niektórzy oceniali, że jest prawie tak dobry jak oryginał. O czym wcześniej mówiono, że się tego nie da zrobić, ponieważ patrzono na przekłady jako na kopiowanie. Czyli idziesz i chcesz skopiować tak, jak idziesz na kserokopiarkę i to, co ci wyjdzie, to ma być dokładnie to samo, co tam zostało włożone jako źródło. No nie da się tak zrobić z przekładem. Można go zrobić na różne sposoby. To, co zrobił Andronicus, to było przełożenie w taki specyficzny, można powiedzieć, piękny i poetycki sposób. Czyli te piękne oryginało zostało tak dopasowane, że zostało przełożone na ten nowy język, że oddało tego ducha, który został zawarty w tych oryginalnych tekstach. Co jeszcze możemy na ten temat powiedzieć? Łacina i w ogóle tamte rejony, te piśmiennictwo łacińskie, one od samego początku żywi się kulturą grecką. Wszystko, z czego czerpie, z czego kopiuje i na czym się uczy, jest greckie. Sposób myślenia, pojmowania, szkoły filozoficzne i to, jak budowane są później i rozbudowywane sposoby myślenia, no jest greckie. Hieronim rodzi się w jednej, można powiedzieć, z prowincji. Rodzi się w czasie, kiedy nie ma już podziału na czterech cesarzy, a kiedyś było tak, że ci mniejsi rządzili tymi pomniejszymi prowincjami. Rodzi się w Chorwacji i dzisiaj możemy powiedzieć, że czas, w którym się urodził, to był doskonały czas, ponieważ kiedy wysłano go do Rzymu, kiedy wysłano go, żeby się uczył, to trafił do szkoły Donata. Człowieka, który jest twórcą gramatyki łacińskiej. Czyli był, można powiedzieć, u najlepszego z najlepszych. My do dzisiaj, cytując pewne rzeczy z gramatyki łacińskiej, nie mamy nawet pojęcia, że cytujemy właśnie jego. Jeżeli chodzi o ilość wydrukowanych rzeczy na świecie, w tamtych czasach, czyli XV-XVI wiek, to pierwsza była Biblia, a drugą był Donat. To teraz macie mniej więcej takie porównanie, jaka to była liga, jaka to była postać. I Hieronim, kiedy przybywa do Rzymu w 360 roku, to studiuje u niego gramatykę, retorykę, no i zaczyna się zamiłowanie literaturą. I to zamiłowanie do literatury, no i dzisiaj byśmy powiedzieli pogańskiej, no bo musimy to powiedzieć za Hieronimem, ponieważ on ją tak nazwał, ponieważ jego serce zostało oddane tym wszystkim dziełom, zawładnęło jego umysłem, zawładnęło jego sposobem myślenia, sposobem budowania wypowiedzi, było właśnie oparte na tych starożytnych
dziełach. Do nich możemy zaliczyć oprócz powiedzmy Homera, to możemy też zaliczyć na przykład Wergiliusza. Uwielbiał Cycerona. Dla niego był on niedoścignionym mówcą i wzorem. W pewnym momencie swego życia, kiedy z jednej z podróży zachorował, wyobraźcie sobie, że miał taki sen, w którym staje przed Chrystusem i mówi mu, że jest chrześcijaninem, a Chrystus mówi, nie, ty nie jesteś chrześcijaninem, ty jesteś cycerianinem. Gdzie skarb twój, tam serce twoje. I tu, po tych wydarzeniach, mamy zmianę jak gdyby myślenia Hieronima. Nagle, czy ten sen, czy ta wizja, którą miał, zdystansowała go do tych wszystkich dzieł literackich, które tak naprawdę do końca życia ze sobą tarabanił jako bibliotekę. To, że z nich nie korzystał, to wcale nie jest takie pewne, a na koniec życia znowu wraca do ich cytatów i mówi, że tu chodzi o to, żeby dać pierwszeństwo pismu, a nie żeby niszczyć coś, co kiedyś zostało stworzone. Także troszeczkę środek ciężkości przesuwa. Ale żeby jeszcze wrócić do tego jego przemyślenia, to było tak wielkie przeżycie, że on, słuchajcie, wbił się jak gdyby w tryb ascetyczny. Zaczął się zajmować i pochłonęło go życie eremitów. Sam chciał żyć jak eremita, stąd też jego podróże do Jerozolimy. Nie do końca mu to wyszło, ponieważ choroby mu przeszkodziły w takim czynnym, można powiedzieć, udowadnianiu światu, że tak można. Natomiast na pewno wywarły na niego taki dogłębny wpływ i na przyszłe jego życie, że on zmienił sposób myślenia. W Rzymie, do którego, można powiedzieć, zawędrował dwa razy, bo raz jako młody, tam się wykształcił, tam został wychowany, tam jego umysł został ukształtowany, a drugi raz wrócił na zaproszenie papieża, kiedy ten chciał go mieć przy swoim boku jako już osobę wykształconą, która miała znaczenie wśród kościelnych dygnitarzy. Bardzo dużo podróżował przez Bitynię, Galację, Kapadocję, czyli praktycznie cała Azja Mniejsza i jego wielomiesięczne podróże to też było coś niesamowitego, ponieważ on jeździł, odwiedzał te kościoły i spotykał się z tymi największymi myślicielami. Odwiedził Konstantynopol, odwiedził bibliotekę w Bizancjum i tam spotykał się z tymi, którzy rządzili, można powiedzieć, kościołem w tamtym rejonie. Tam uczył się, biorąc od nich teksty pism, do których normalnie w Rzymie nie miałby dostępu i tłumaczył je, dzisiaj byśmy powiedzieli, no, na miejscu. Od razu przekładał teksty ojców kościoła po to, żeby je powielać. Dzisiaj jak patrzymy na ogrom jego pracy, to jest to wręcz niemożliwe. Ale jak sięgamy do tego, w jaki sposób on to robił, to oprócz tego, że tarabanił ze sobą cały czas swoją bibliotekę, to szedł za nim zawsze też tłum osób. Bardzo dużo kobiet. To były patrycjuszki, które, można powiedzieć, sponsorowały całe jego dzieło. Nawet jak pojechał do Jerozolimy, to założył tam dwa klasztory. Jeden był żeński, jeden był męski. Jest tam czas, kiedy pisze się o nim, że on pracuje w takiej jaskini, w takiej grocie, ale tak naprawdę to jest czas właśnie, kiedy wybudował te klasztory, do których później się w Betlejem przeniósł i tam do końca życia już przebywał. W latach 379-382, kiedy przebywał w Konstantynopolu, poznaje Grzegorza z Nazjazmu. I to jest dla niego protektor. O nim mówił protektor menus. To był ktoś, kto ukierunkował jego umysł. Pokazał mu, co jest ważne. Wiele ich ze sobą łączyło. Przede wszystkim zamiłowanie do literatury. Obaj uwielbiali czytać. Obaj byli retorami. Powiem wam tak.
Hieronim to był bardzo groźny przeciwnik. Ale tylko dla tych, którzy mu się sprzeciwili. Jeżeli mu się ktoś nie sprzeciwił, to był bardzo miły, pięknie pisał, pięknie opisywał, pięknie odpowiadał. Ale wystarczyło mu się sprzeciwić. No i okazało się, że potrafi mieć też bardzo taki zjadliwy język. Ciekawą rzeczą jego listów, jego pism jest to, że wszystko zamyka w klamry. Typowo taki retoryczny sposób, który myślę, że też zaczerpnął z tych semickich klimatów, kiedy pewne rzeczy zawsze dwa razy powtarza, zamykając pewne tematy i klamry. W tamtych rejonach został on włączony w tym czasie, to był rok 381, do kręgu Grzegorza z Najazdu. Wśród nich jeszcze był Grzegorz z Nysy, czyli osobistości, które naprawdę napisały bardzo ważne teksty w dziejach Kościoła. Wiemy, że pobyt w towarzystwie takich osobistości, którzy jak jeden byli wierni tradycji Orygenesa, no spowodował, że Hieronim też, można powiedzieć, nasiąknął tego typu myśleniem. Wziął się też za tłumaczenie dzieł Orygenesa. Robi to przy każdej możliwej okazji, a pisząc listy, cytuje go, nie mówiąc, że cytuje. Czasami trudno jeszcze rozeznać, czy to są słowa Hieronima, czy to już Orygenes, czy to jeszcze Orygenes, a już Hieronim, bo wtedy nie było takiej potrzeby, aby robić odnośniki, tak jak my to dzisiaj robimy i udowadniać, że to jest czyjeś słowo i myśl, bo i tak je w pewien sposób przerabiano, zmieniając konstrukcję zdania. Na przykład tłumacząc, czy komuś w liście streszczając. Znajomość greki, znakomita znajomość greki, dawała mu dostęp do literatury. Hieronim to był człowiek, który chłonął po prostu wszystko, co wpadło w jego ręce, no i też przepisywał to. To też jest niesamowitą umiejętnością, bo przepisywanie i tłumaczenie na nowy język powodowało, że on był zawsze aktywny, stale aktywny. Teksty, które, można powiedzieć, przetłumaczył, no to za cel sobie postawił, żeby przetłumaczyć wszystkie dzieła Orygenesa. Nie zrobił tego, bo to się nie da, bo Orygenes miał całą armię ludzi, którzy też to robili. Nie udało się to Hieronimowi pewnie ze względu na to, że no nie miał tak licznego grona. Niemniej jego zapał i determinacja wielokrotnie nawet przewyższały te, które widzimy właśnie u tego wielkiego twórcy heksapli Orygenesa. Słuchajcie, przetłumaczył część historii Kościoła, kroniki Eusebiusza z Cezarei. Tam, gdzie on skończył, on dokańczał, pisał jak gdyby kontynuację. To naprawdę wszystko były niesamowicie trudne i potężne dzieła. Myślę, że on nie miał jak gdyby w sobie takiego zahamowania, nie miał jak gdyby takiego strachu. On po prostu chciał wszystko robić dobrze. W tym sensie, że chciał, aby tekst, który trafi do ogółu, był najwyższej próby. To, że się zajmował tymi pismami Orygenesa, no to też wpłynęło na jego sposób czytania i zrozumienia pisma. To, że często cytował czy też Orygenesa, czy też jego, można powiedzieć, wyznawców, powodowało, że był podziwiany w Kościele, ponieważ Orygenes był taką osobą z najwyższego szczebla. To, co jeszcze możemy powiedzieć o tłumaczeniach Hieronima, to to, że bardzo szybko załapał tą taką metodę egzegetyczną, którą stosował Orygenes, czyli tą alegoryzację. W jego umyśle stanowiło to coś, co zawsze szło równorzędnie z linearnym, takim dosłownym tłumaczeniem, plus widzenie tych obrazów, które tekst nam może podpowiadać, o ile zobaczymy jego strukturę. To były bardzo duże wysiłki intelektualne na tamte czasy, jak na jednego człowieka. Natomiast to wszystko pozwoliło mu osiągnąć taką dojrzałość translatorską, nieporównywalną z nikim innym. Po prostu drugiego takiego nie było.
I to musimy sobie uświadomić. To był fenomen. Nie mamy jak gdyby nawet z kim go porównać, natomiast wiemy, skąd wiedział, jak to robić. Ponieważ zakres jego zainteresowań był od tej starożytnej literatury aż po pisma, które my dzisiaj nazywamy Biblią, czyli zbiorem tych tekstów, które dotarło do nas jako Pismo Święte, które były tłumaczone na różne sposoby przez różnych ludzi. On miał dostęp do tych źródłowych tekstów, on je korygował, on je porównywał, on je zestawiał, on je przepisywał i on tłumaczył. Czyli od, można powiedzieć, warsztatu pracownika aż po biurko dyrektora, to cały czas był Hieronim. Jak gdyby przechodził te wszystkie szczeble. No i ta zdobyta wiedza i przekonanie, że tekst Biblii Łacińskiej jest dobry, ale wymaga rewizji. Co to znaczyło? Tak jak przed chwilą puściłem ten tekst Kodeksu Bezy, to było to tak zwane vetus latina, to istniały jeszcze tak zwane vetus afra, czyli teksty przetłumaczone przez kogoś, nie wiadomo kogo, i były przetłumaczone gdzieś w Afryce. No i vetus latina były przetłumaczone przez kogoś, często nie było wiadomo przez kogo, na terenie łacinników. I było tych przykładów tak dużo i te przykłady różniły się od siebie tym, za co krytykował i na co nie pozwalał nigdy Hieronim. Mianowicie jak czegoś brakowało w Ewangelii Mateusza, to brano z tej Ewangelii, w której to było i dodawano, tworząc tak zwaną piątą Ewangelię. Nie? Czyli to, co dzisiaj często robią chrześcijanie, kiedy się ich nie zatrzyma i oni w tym takim pędzie pokazania, jak wyglądała historia Pisma, z czterech Ewangelii klecą piątą Ewangelię, włączając to, czego nie ma w każdej innej. I robią swoją własną historię. Hieronim tego nie robił. Hieronim od razu przechodził jak gdyby do struktury tekstu, do wartości gramatycznych i znaczenia poszczególnych słów, zdań, po to, aby nie umknęło mu to, co najważniejsze. Kiedy on pisze komentarze do ksiąg biblijnych, to nie ma zrobionego tego tak, jak my dzisiaj otwieramy komentarz i tam jest, ta Biblia powstała wtedy i wtedy, napisał ją ten i ten. Nie, on od razu przechodzi do rzeczy, do gramatyki po prostu. Prawie jak Konstantyn z tym spaleniem listów. Od razu do rzeczy. To było dla niego najważniejsze. Jak to należy zrozumieć? Jak pojąć, co autor miał na myśli? To było klucz sprawy. Ten nadmiar wariantów, które powstawały, powodował po prostu niepotrzebne dyskusje, zamieszanie, spory i kłótnie. No i tu dochodzimy jak gdyby do świadomości, jaką Hieronim miał zawsze z tyłu głowy, mianowicie, że to, co robił, musi mieć najwyższą próbę, ponieważ on się uczył u najlepszych, więc nie może być gorszy. To było jak gdyby taka jego zaplecze. No i tutaj mamy z tych starych wzorów, to jest właśnie Cyceron, Wergiliusz, Terencjusz, Salustiusz. Dlaczego akurat te postacie? Raz, że były bliskie jego jak gdyby epoce. Dwa, że to też byli tacy tytani pracy i to, co stworzyli, trwa do dzisiaj. Ja się na przykład bardzo zdziwiłem, jak byliśmy w Ameryce i weszliśmy do World Trade Center, tam jest takie muzeum zrobione, a na ścianie był cytat z Wergiliusza. Czemu z Wergiliusza? A potem była taka wielka pieczęć nieopodal, pieczęć Stanów Zjednoczonych, a na niej cytat z Wergiliusza. No i gdyby nie Hieronim, to pewnie bym na to w ogóle nie zwrócił uwagi. Ale oni właśnie, ci starożytni, pisali o pewnych rzeczach, które później były przetwarzane przez chrześcijan. Mianowicie Wergiliusz opisywał i cytował z księgi proroc sybilijskich, że kiedyś narodzi się na ziemi człowiek, który będzie Bogiem i zmieni bieg czasu i od niego zacznie się rozliczanie nowej ery. Naliczanie nowego czasu, nowej ery. I słuchajcie, jako jedyny Hieronim mu się sprzeciwiał i mówił mu, że to nie jest chrześcijański pogląd, tylko że to jest pogański pogląd, a to Konstantyn używał jako argument dołączenia chrześcijan. Hieronim się na to nie zgadzał. I tu się zaczyna jak gdyby krystaliczność postaci Hieronima. On potrafił się sprzeciwić każdemu,
kto się z nim nie zgadzał, bez względu na osobę. Czy to był biskup Rzymu, Damazy, który zlecił mu na przykład przełożenie tekstu, dzisiaj oficjalnie tak się mówi, a tak naprawdę on mu zlecił poprawienie tekstu i znalezienie tych wszystkich dopisków i niedociągnięć. On miał zrobić rewizję. I kazał mu to zrobić w odniesieniu do tekstów greckich. A Hieronim poszedł dalej. Nauczył się hebrajskiego i zrobił nowe tłumaczenie. I chociaż on mu mówił, że to nie jest potrzebne, bo przecież mamy to, co już zostało w kościele uprawomocnione, czyli Septuaginta i Nowy Testament, który na nią się powołuje, to nie należy tego zmieniać. Nie posłuchał. Augustyn zarzucał mu to w swoich listach, oni cały czas ze sobą korespondowali. Tylko wiecie, jak to wyglądało, korespondowali. A jak napisali do siebie 10 listów, to znaczy, że napisali 5, bo jeden szedł rok w jedną stronę. Nie? I potem ten mu odpisywał i szedł rok w drugą stronę. Tak mniej więcej wyglądała ich korespondencja. Ale zarzucał mu, że on odchodzi od tradycji. A Hieronim odpowiada, że on niczego nie niszczy ze starożytności. Ale to, co robi, robi właśnie po to, żeby każdy to umiał zrozumieć. Żeby pojąć sens, żeby wbić się jak gdyby w ten sposób myślenia tego, który to napisał. 10 lat praktycznie trwały różnego rodzaju jego poszukiwania na Bliskim Wschodzie i w 382 roku wraca na zaproszenie papieża Donata. Ja nawet nie wiem, czy wtedy już byli papieże, bo to chyba o nim się mówiło biskup Rzymu. Oficjalnie. Teraz się tak na nich mówi papieże, natomiast wtedy jeszcze mówiło się biskup Rzymu. Więc ten synod zwołany w tym wiecznym mieście był takim miejscem, w którym można powiedzieć, że Hieronim zabłysnął. Donat był nim oczarowany. Wtedy to był taki czas, kiedy ten Grzegorz Najazmu, którego on odwiedził w Konstantynopolu, zrezygnował ze stolicy, że tak powiem, biskupiej, wrócił sobie do Kapadocji, tam skąd przyjechał. Nauczyciel Hieronima, Epifaniusz, który był biskupem Antiochii, rusza w drogę po to, żeby dojechać przez Salaminę i Cypr do Rzymu. Pierwszy etap prac nad Wulgatą wykonany przez Hieronima właśnie to jest ten okres. I kiedy my dzisiaj patrzymy na Hieronima jako osobę tłumaczącą, to musimy też pamiętać, że on miał jak gdyby 3 takie etapy tłumaczenia. Pierwsze, kiedy wrzucił mu temat biskup Rzymu, no to tak naprawdę zajął się Ewangeliami i nie przetłumaczył Ewangelii, tylko zrobił rewizję Ewangelii właśnie udogadniając jak gdyby czytanie, wycofując wszystkie teksty, które tam były dopisane i dopisując te brakujące, wskazał na różnice. On mu to powierzył, bo nie było drugiego człowieka, który by tak kochał język łaciński. Nie było takiego człowieka, który by miał takie zamiłowanie do wyrażania myśli, żeby ona została bezbłędnie zrozumiana. Jego upór, jego po prostu sposób podejścia do tłumaczenia no był taki no wręcz oczarowujący. Jeszcze tu muszę... Aha. Kiedy jest już w Rzymie, to na tym synodzie jak gdyby papież jest jeszcze oczarowany tym, że on jest nieprzejednany, że on nie ustępuje. Twardy negocjator, dziś my powiedzieli. On obstawał przy swoim słowie i trzymał się go jak gdyby do samego końca. Ciężko go było wyprowadzić z powziętego jak gdyby jakiegoś postanowienia, ale ci, którzy ulegali, no coraz częściej ulegali nie dlatego, że on był tylko uparty, tylko dlatego, że jego argumentacja była po prostu od samego początku o wiele bardziej słuszna. On to tylko wykazywał w kolejnych jak gdyby podejściach i odsłonach. I od tego czasu staje się jego współpracownikiem.
Powierza mu przygotowanie tej rewizji tekstu Biblii w języku łacińskim, ale tak jak powiedziałem, on nie myślał, żeby on stworzył nową wersję. On tego nie chciał. On w ogóle nawet nie miał takiego pomysłu. On tylko chciał, żeby nie było tylu niedomówień co do tłumaczonych tekstów. I na myśli miał właśnie ten grecki tekst Nowego Testamentu i Septuagintę, że do niej ma się zwrócić, żeby dokonać tłumaczenia. I rzeczywiście Hieronim na początku to robi i psalmy z Septuaginty, psalmy na język łaciński tłumaczy z Septuaginty. I to często wymawia kościołowi rzymskokatolickiemu kościół prawosławny. Jak ci mówią, że mają z oryginałów przetłumaczoną Biblię, no tak, oprócz psalmów, nie? To też do końca nie jest prawda, bo potem jak Hieronim się nauczył hebrajskiego, to znowu drugi raz te psalmy przetłumaczył, ponieważ docenił hebrajski. Docenił to, co niesie ze sobą hebrajski. Tu mam też taki przykład do pokazania, to jest akurat Hexapla Origenesa, czyli po grecku zapisany tekst, taki palimpset i hebrajski tekst. Można sobie zobaczyć, jak to wyglądało w tamtych czasach, jeżeli chodzi o materiały piśmienne. Hieronim do biskupa Rzymu pisze tak. Zmuszasz mnie do zrobienia nowego dzieła w oparciu o stare. Tamte domaga się ode mnie, abym podjął się roli sędziego po tym, jak egzemplarze pisma rozproszyły się po całym świecie. A ponieważ są niezgodne ze sobą, ja mam ustalić, które odpowiadają prawdzie tekstu greckiego. Słuchajcie, on mu dał niemożliwą robotę do zrobienia. To trzeba śmiało powiedzieć. Hieronim dostał niemożliwe do zrobienia zadanie i się za nie zabrał. Jak działał Hieronim, jak jego motywacja powodowała, że on się nie bał, możemy jedynie podejrzewać. Na pewno był świadomy wielu braków Biblii hebrajskiej, Biblii łacińskiej, więc kiedy przyjrzał się rewizji Ewangelii, napisał wprowadzenie do tej dokonanej rewizji do czterech Ewangelii. Potem jak zrobił psałterz, znowu, kiedy poprawił błędy językowe, dokonał korekty tekstu, to opracował, jak gdyby napisał taki komentarz. I tutaj znowu Hieronim zaczyna się nam jawić jako komentator. Oprócz tego, że przetłumaczył teksty Biblii, to napisał jeszcze mnóstwo komentarzy opisujące, dlaczego tak, a nie inaczej pewne teksty zostały przetłumaczone. Czy to była rewizja na kanwie tekstu greckiego, czy Nowego Testamentu, czy też chodziło o tę Septuagintę, to był zawsze przygotowany na to, żeby pokazać, w którym miejscu miała miejsce jakaś rewizja, jaki tekst był używany w Italii, jaki był używany w Afryce. Robił te zestawienia, porównanie po to, żeby dojść do najlepszego tłumaczenia. Nie bał się jak gdyby tracić czasu na ogrom zajęć związanych z dochodzeniem do źródeł. No i kiedy to zrobił, no powstaje kolejne tłumaczenie, na przykład psalmów, nie? Dzisiaj nazwane psalterzem rzymskim. Funkcjonuje do dzisiaj. Do Damaszego też pisał tak. Te zadanie, które mu zlecił, jest niebezpieczną zarozumiałością osądzać innych. Skoro wiem, że będzie się osądzany przez wszystkich. On miał pełną świadomość tego, że to, co zrobi, spowoduje ataki na niego ze wszystkich stron. Dokonując zmiany języka starych i nakładając starość na alfabet nowy, niektóre przykłady mówią alfabet młodych, czy ktoś, kto bez względu na to, czy jest uczony, czy jest ignorantem, weźmie takie coś do rąk i widząc, że to, co znał, co w pewnym czasie już zasmakował, no jeżeli zobaczy, że to już nie jest tym samym, to czy nie zacznie szybko krzyczeć? Zadawał mu takie pytania. No i tak, będą krzyczeć. I on to wiedział, że będą go nazywać świętokradcą, fałszerzem, który ośmielił się dodawać, zmieniać, poprawiać stare księgi. I odpisał tak. Wobec tak wielkiej wrogości mam dwa powody, aby się pospieszyć. Po pierwsze,
to taki, że zlecił mi to najwyższy kapłan. No czyli no nie ma już nikogo wyższego. A po drugie, że nie może być prawdy tam, gdzie jest różnorodność. Z czym się zgadzają nawet oszczercy. Jeżeli łacińskie egzemplarze muszą być wiarygodne, to trzeba powiedzieć, które, ponieważ jest ich tyle, ile jest kodeksów. On to podsumował. Ponieważ one się naprawdę różniły. Nie? I teraz ta tytaniczna praca Hieronima polegała na tym, że on znalazł te wszystkie różnice i dokonał tej samej roboty, której wcześniej dokonał Orygenes na Septuagincie. Czyli dał hebrajski tekst, zrobił translację, żeby było wiadomo, jak to przeczytać, i potem dał kolejne greckie tłumaczenia, które umożliwiły porównanie. No i jedne z tych tłumaczeń szło bardziej w przekładzie słowo za słowo, czyli żeby zgadzała się ilość. I to był przykład Symmachusa, uwielbiają go Żydzi. Ale był też taki przykład jak Septuaginta, który w niektórych miejscach szedł w typową parafrazę, ponieważ nie umiał sobie poradzić z tekstem, więc dodawał słów, aby można było zrozumieć sens. Więc Hieronim, świadom tych różnorodności podejść do tłumaczenia tekstu, tak naprawdę stosuje każdą z nich, ale pokazuje źródło swojego dowodzenia i dlaczego dokonał takiego, a nie innego wyboru. Tu jako przykład możemy sobie przypomnieć, jak się kłóci o to, czy nad głową Jonasza wyrosła dynia, czy też wyrosło bluszcz. Michał Anioł, który maluje Kaplicę Sekstyńską, namalował bluszcz. Dlaczego? No bo to Hieronim tak przetłumaczył. Z rogami zrobił Mojżesza. Jak go Juliusz zapytał, cóżeś to uczynił, mówi, przeczysz Pismu Świętemu i autentyczności? Bo tak Hieronim przetłumaczył, że Mojżesz był rogaty. Chodziło o to, że niektóre tłumaczenia, które miały ten szlif dosłowności, no, mają przez to być prawo źle zrozumiane, nieopatrznie zrozumiane. Tak jak było w przypadku tego Mojżesza, Hieronim użył przetłumaczenia hebrajskiego słowa keren, które oznacza róg, ale to może być róg stołu, róg jakiejś skrzyni, to może być promień słońca wychodzący przez chmury. On go przetłumaczył jako róg, no i pewnie na myśli miał promień. No ale ci, którzy już przetwarzali te dane, no to już z tego zrobili róg, stąd też Mojżesz, który jest rogaty. No, Michał Anioł miał z tego wielki ubaw. Ważną rzeczą jest to, że jego prace nie miały jak gdyby precedensu. Nie? On to robił pierwszy, to było wszystko nowatorskie. Nie? Takie podejście miało naprawdę walory, no właśnie, dzieła autorskiego. Bardzo ciekawa rzecz. Potem następuje drugi etap prac Hieronima, który jest ważniejszy niż ten pierwszy, bo ma miejsce w Palestynie. Hieronim uczy się hebrajskiego. Dociera do Egiptu, w Aleksandrii, słucha wykładów Dydyma Ślepego. Stamtąd wraca znowu do Palestyny i osiada na stałe w Betlejem. Już nigdy nie wraca do Rzymu. Stamtąd udaje się do Cezarei, tam ma dostęp do wielkiej biblioteki. Ta biblioteka, można powiedzieć, że mogła śmiało konkurować z Biblioteką Aleksandryjską i z biblioteką, która była w Pergamonie, bo to była jedna z trzech największych bibliotek. No i tam miał dostęp właśnie do Heksapli Orygenesa. Ile z niej skopiował i ile innych dzieł jeszcze skopiował, tego nie wiemy. Natomiast korzystanie z tego dobrodziejstwa, do którego miał dostęp, rozbudziło w nim takie pytanie o zagadnienie, no to w końcu jaka jest ta prawda tego języka? Jak to ująć, jak to złapać? Jaki krok podjąć? No i tutaj kluczowe było podjęcie decyzji, wycofanie się z tłumaczeń z języka greckiego, czyli z przekładu, który był pięknym przekładem, ale przekładem. I zwrócenie się ku źródłom tekstów hebrajskich Starego Testamentu. No i zaczyna się uczyć hebrajskiego. Teraz się tak naprawdę zaczyna rewizja Biblii łacińskiej, bo w momencie, kiedy sam to tłumaczył, to dopiero widział, jak pracowali ci tłumacze, ci translatorzy. Porównuje to z przekładami Akwilli, Symmacha. Wiecie, to było dzieło, gdyby go nie było, nie mógłby tego zrobić.
ale Orygenes to przed nim zrobił, więc on miał bazę. To jest tak, jak się często mówi, że ci wielcy, oni są wielcy dlatego, że stawali na ramionach olbrzymów, nie? Którzy byli przed nimi. Nie? No i to jest prawda. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Praca, która została wykonana, to była tytaniczna praca, na której on zbudował znowu coś bardzo wartościowego. Hieronim posłużył się też takimi tłumaczeniami, które były mu dostępne w Palestynie. On w Betlejem przepisywał hebrajskie teksty. Wiemy o tym, że korzystał z tego, bo on pisze o tym w swoich listach. Powtarzał tak: nie tworzę niczego nowego, aby zniszczyć to, co stare. Czyli on miał pełną świadomość tej antycznej wartości wszystkiego, co było przed nim. On miał umiłowanie do tego i z wielką trwogą podchodził do tworzenia, no właśnie, jak to nazwał, czegoś nowego. To co on tak naprawdę nowego zrobił? Co takiego nowego jest w Wulgacie? Czym jest to jego tłumaczenie, że można o nim powiedzieć, że jest nowe? No, jego światopogląd i ogrom jego wiedzy powoduje, że ten zakres wiedzy, który on miał w głowie, pozwalał mu pracować bardzo szybko. To znaczy on tłumaczył, można powiedzieć, on the fly, w locie. On miał swojego skrybę, któremu cytował, a ten to zapisywał. Tak wyglądały jego tłumaczenia. Nie wiem, czy uda nam się do tego momentu dojść, kiedy zlecono mu, praktycznie zmuszono go do tłumaczenia z tekstów Septuaginty ksiąg deuterokanonicznych, których on w ogóle nie chciał ruszać, bo uważał, że one są poza kanonem, ale parę razy się sprzeciwił, w końcu go zmuszono do tłumaczenia księgi Tobiasza, to on bardzo ciekawe daje tam swoje takie uwagi. To jest no, niesamowita cecha Hieronima, że on nie bał się, że tak powiem, wyrazić swojego zdania bez względu na to, kto przed nim stał. Tutaj na przykład w jednym z listów, to jest 36 list do Damazego, opisuje to właśnie, jak skopiował manuskrypty żydowskie przechowywane w Betlejem. Nie? Więc on no, robił to, co my dostaniemy książkę, to kserujemy. Nie? A on to musiał przepisać. W taki czy inny sposób, czy swoimi, czy czyimiś rękami, to już nie ma znaczenia, bo on pewnie też się do tego nie przyznał, że to zrobił czyimiś rękami. Ja stawiam na to, że właśnie tak było. 393 rok kończy tłumaczenie ksiąg prorockich, Samuela, Królewskich, Księgi Hioba, Psałterza. Ten psałterz zaginął, ten właśnie z tekstem hebrajskim. Księgi Ezdrasza, tłumaczy Nehemiasza, potem z ostatnia to jest Pieśń nad pieśniami, którą tłumaczy. Kończy je jako całość w 405 roku i no, można powiedzieć, że od tego momentu możemy datować kompletowanie tego w jedną całość i potem rozpowszechnianie tego już jako jednej księgi na wzór Septuaginty, która była nie tylko, można powiedzieć, kodeksem, ale zbiorem. I tak samo zbiór tych tłumaczeń Hieronima możemy nazwać taką całością. Hieronim opuszcza te księgi nieuwzględnione w kanonie żydowskim, czyli Syracha, Mądrości, Machabejskie, Barucha, nazwane dzisiaj deuterokanonicznymi. Dlaczego? Bo one wchodziły w skład Septuaginty greckiej i nigdy nie były w języku hebrajskim przedstawiane jako źródło. Właśnie, z wyjątkiem. I co tu ciekawe napisał? Tak sobie zastrzegł. Swój zapał oddaje temu, co raczej jest pewne, niż temu, co jest wątpliwe. Więc nawet można powiedzieć, zalecenia biskupa Rzymu czy kogoś, no nie robiły na nim większego wrażenia, bo on potrafił liczyć czas. W 404 roku przedstawił tłumaczenie księgi Tobiasza i Jodyty, ale dlaczego? Opisuje to w opisie do księgi Tobiasza. Nie przestaję podziwiać waszego biskupów Chromacjusza i Helodiora nacisku. Oni go po prostu cisnęli, żeby to zrobił. Więc co on robi? Wynajmuje człowieka, który zna hebrajski i zna aramejski, bo to było w języku aramejskim, to był jakiś targum. No i ten mu tłumaczy na hebrajski i ten z hebrajskiego, dyktując swojemu skrybie, po prostu tłumaczy księgę Tobiasza
tak jak chcieli. Robi to w jeden dzień. Słuchajcie, no, no naprawdę, jego zjadliwość była taka, że trudno ją było zauważyć na pierwszy rzut oka. Natomiast ona zawsze była, nie? Zawsze sobie zostawiał tam gdzieś kropkę nad i albo coś, żeby komuś tej soli czy pieprzu tam troszeczkę dosypać, nie? Zresztą on to potem opisuje, że to wszystko, co on mi mówił w języku hebrajskim, ja dyktowałem sekretarzowi, notariuszowi, tak go się wtedy nazywało w języku łacińskim. Słowo za słowo, czy sens za sens? To jest pytanie, które do dzisiaj gnębi wszystkich. Czy teksty, które wtedy zostały napisane, to są te same teksty, które my mamy dzisiaj? No i tu mamy techniczny taki problem i właśnie nowość w postaci osoby Hieronima, bo można powiedzieć, że on wyznaczył pewne kryteria. On, sięgając do tradycji żydowskiej, pokazał, jak nie należy pewnych rzeczy tłumaczyć, porównując to z tekstami na przykład greckimi, które zostały przetłumaczone w Heksapie Origenesa, wykazał niewłaściwe zrozumienie pewnych rzeczy i dopisał do tego jakieś tam komentarze. Ale to, co zrobił, powoduje, że tekst, który on stworzył, stał się tekstem autorskim. Czegoś takiego wcześniej nie było. Co to znaczy? Nie chodzi o to, że on potrafił bronić tego swojego tłumaczenia i że wszystkie inne tłumaczenia są złe, a tylko jego jest prawdziwe, ale on to robił z taką mocą, że większość mu uwierzyła. I dała mu wiarę, że to jest najlepsze z możliwych rozwiązań. Stąd też te pokutujące do dzisiaj łacińskie sformułowanie, że to jest autentyczny przekład. On porzucił taką niewolniczą ideę tłumaczenia i robienia kopii. Dla niego ważniejsze było odkrywanie przemyśleń. Co autor miał na myśli? Chodziło o to, że człowiek musi podejść do tekstu Pisma Świętego kompleksowo. Nie dal się wyrywać niczego z kontekstu. Konteksty są opisane pewnego rodzaju klamrami. To był człowiek, który znał te teksty. Przy tego rodzaju podejściu musiał znać większość tych tekstów na pamięć. I takie objęcie pamięcią tekstu powoduje, że nie ma tam dowolności, o którą łatwo jest się w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, przewrócić, jeżeli zajmujemy się tylko jednym zdaniem. I to jest ta myśl, która w starożytnym od zawsze towarzyszyła, że najważniejsza rzecz przy tłumaczeniu to jest kontekst. Potem kontekst, trzecia rzecz kontekst, a czwarta nigdy nie wyrywaj z kontekstu. Co można by powiedzieć na minus Hieronima? No jeżeli chodzi o hebrajskie teksty, to też nie jest tak, że on do końca skłaniał się do oddania ducha tych hebrajskich tekstów, ponieważ on był bardzo chrystologiczny, on był chrystocentryczny. I jego tłumaczenia miały tą tendencję, żeby pokazywać, że w Starym Testamencie jest również Chrystus. I to bolało tych semickich jego, można powiedzieć, nauczycieli. Ale z drugiej strony to podbiło wartość tłumaczeń greckich, które to przeczuwały, próbowały sobie z tym poradzić, ale nie dawały sobie rady właśnie z translatoryką, z tłumaczeniem. Hieronim to zrobił. On to wszystko zebrał w jedną całość i dał ludziom tekst, który się czytało i rozumiało. I słuchajcie, tego mu nikt nie odbierze. W tym był naprawdę niepokonany. I ludzie, którzy parają się tłumaczeniem tekstów, często robią tak, że tłumaczą z języków oryginalnych i tak sięgają do Hieronima, żeby zobaczyć, jak on sobie z tym poradził. I pewnie będą tak robili do końca, ponieważ robota, którą on wykonał, nikt mu nie zabierze za to chwały, a ja myślę, że on swoją pracą też Bogu chwałę oddał. Czy są jakieś pytania? Jak się uczeni hebrajscy podchodzą do Hieronima? To znaczy ci, którzy teraz wykładają obecnie w nauczeniach hebrajskich i gdzie tam Chrystus jest omijany, oni się odnoszą do tych tekstów, czy raczej starają się, bo się spotykam kilka razy z takimi określeniami, że ty tam
jesteś z Polski, to ty nie rozumiesz oryginalnych tekstów. I ja zawsze chciałem zapytać, no na jakiej podstawie ty rozumiesz oryginalne teksty? Skąd ty tą wiedzę czerpiesz? Znaczy, ja tu przyniosłem kilka takich materiałów. To są takie artykuły, które warto sobie te tytuły zapisać i przeczytać. Macie je wszystkie tutaj w bibliografii. Bo Hieronim naprawdę, opisując to, jak on się uczył hebrajskiego, to pokazywał to jako drogę przez mękę, że to nie było takie proste. Ponieważ spółgłoski wypowiadane i samogłoski, które nadają im charakter i uczuciowość, i konstrukcje literackie, które są w stanie wyrazić emocje, czego my nie umiemy zrozumieć, że jak konstrukcja literacka tekstu może wyrazić emocje, a dla niego to była sprawa oczywista, jak te teksty zapisane spółgłoskami i ty wypowiadasz te samogłoski w zależności, jak te samogłoski będą przez ciebie akcentowane, jaki ty stworzysz nastrój, pokazuje nam, że kiedyś nie było czytania Biblii tak jak dzisiaj, że ja czytam fragment, biorę do ręki, a wy sobie otwieracie i czytacie równorzędnie ze mną, nie? Tylko wszyscy słuchali. I od tego czytającego zależało, czy on przed ich oczami odmaluje takiego PowerPointa. Oni nie mieli wtedy PowerPointa, oni musieli to zrobić słowami. Oni musieli te obrazy i te sceny im przed oczami odmalować. To była sztuka sama w sobie. My dzisiaj używamy takich, można powiedzieć, pomocy naukowych, nie? Ale gdyby tego nie było, no to ja bym musiał się tu dwoić i troić, żeby wam opisać to, co Hieronim chciał przekazać, nie? No i prosty przykład. Jak on się kłóci z Augustynem o tą dynię, czy dynia wyrosła nad głową Jonasza, czy też to był bluszcz, to jeżeli nie miał argumentów, to tych, którzy twierdzą, że to była dynia, nazywa dyniogłowymi. On się już zaczyna bawić potem, rozumiecie, swoimi jak gdyby znajomością słów. Dla Żydów najlepszym przykładem był przykład, który był dosłowny. Oni w ogóle twierdzili, że nie da się przełożyć na inny język z tą samą mocą. I ja się z tym muszę zgodzić. Ponieważ język hebrajski ma taką cechę, której nie, że my nie widzimy albo nie umiemy zrozumieć, bo tu się pozwolę z nimi nie zgodzić jak Hieronim, bo nikt nas tego nie nauczył. My rymujemy słowa, a oni rymują myśli. Oni potrafią rymować myśli. Obrazy, które są wytworzone przez tekst, one są ze sobą skontrastowane. One nie są przypadkowe. Wszystko jest na swoim miejscu. Po to, żeby granice wyznaczyć. A te granice wyznaczają granice interpretacji. I nie da się z tekstu wyciągnąć rzeczy, których tam nie ma, chyba że bardzo chcesz, jeżeli stosujesz te zasady. Natomiast jeżeli tego nie widzisz i na pojedynczym zdaniu, bo tylko pojedyncze zdanie rozumiesz, budujesz całą swoją wizję zrozumienia i teologię, no potem efekt jest taki, że ich jest nieskończona ilość, nie? Oni mieli mniejszy problem, bo uczyli się wszystkiego na pamięć. Ale te uczenie się tych tekstów na pamięć to nie było takie, powiedzmy, niewolnicze, tylko znajomość tych tekstów polegała na tym, że znając te obrazy, które są ze sobą skontrastowane, ty tak naprawdę wszystko sobie jesteś w stanie przypomnieć. To była też taka metoda memotechniczna. Czytając te teksty w różnej kolejności, możesz sobie je zestawić i już na zawsze zapamiętać. Ja tu kiedyś podawałem taki przykład z psalmem pierwszym, że na początku szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników. No ale ostatni werset mówi, droga grzeszników wiedzie donikąd. To jest tak, jakby to kiedyś było razem, a ktoś to potem rozerwał i położył na dwa końce, pokazując granice myślenia o tym zdaniu, czy o tej myśli. I tak samo mamy w Nowym Testamencie. Prolog Jana, Ewangelia Jana, te 18 wersetów. Znany werset, na początku było Słowo i Słowo było Boga i Bogiem było Słowo i wszystko przez nie powstało, bez Niego nic nie powstało z tego, co powstało. I to jest takie, to brzmi jak masło maślane, nie? Dzieciaki się z tego śmieją na lekcjach, bo ten fragment rzeczywiście jest jeszcze uczony. Ale proszę to przeczytać 18 wersetem, który mówi, Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn, który jest na Jego łonie, objawił nam Go. To nagle to jest tak, jakby to kiedyś było razem i ktoś to rozerwał i wyznacza granice tekstu. I należy pamiętać, że nie było takiego podziału na rozdziały i wersety, jak my mamy dzisiaj.
teksty były zapisane jednym cięgiem, bez podziału na rozdziały, na wersety, bez interpunkcji, którą my znamy, bez odstępu między słowami, bo wszystko było na słuch. Końcówki, omen, ete, usi, to się słyszało i wiedziało się po prostu, co on do ciebie mówi, nie? Nikt nie miał tego tekstu przed oczami, natomiast musiał go znać czytający. I najczęściej bywało tak, że jak ktoś chciał napisać list do jakiegoś kościoła, to wyznaczał kogoś, kto ten list pisał. Na przykład Tymoteusz. I Tymoteusz dostał list do przedyktowany, a potem sam go jechał zawieźć. Czemu? No bo był kluczem do tego listu, bo on go napisał. I on wiedział, gdzie co jest. Tak to kiedyś wyglądało. Więc to, że o nich mówią, że to są nasze listy policjające, to ja to biorę dosłownie, nie? Bo tak naprawdę, jeżeli masz kogoś, komu przekazujesz tą treść, to ty mu powiesz wszystko, co chcesz zawrzeć w tym tekście, a on to musi tak napisać, żeby ten, który go odczytuje, to, co najważniejsze, znalazł w środku. Bo semici wszystko, co najcenniejsze, co najważniejsze, zawsze ukrywają w środku. Dlaczego? No bo w środku jest najważniejsze. I te granice tekstu się schodzą po to, żebyśmy nie mieli problemu z odczytaniem tej myśli najważniejszej autora. Dlatego dzisiaj można powiedzieć, że w tym samym duchu można odczytać tekst sprzed 2000 lat, jeżeli się zna granice tekstu. Proszę. Znaczy, Hieronim no, bardzo często nie podawał, z czego korzysta. Tak samo jak cytował nawet Orygenesa czy Augustyna, to też nie podawał, że to są jego słowa. Po prostu to było tak przedstawiane, jakby on był autorem. Nie było tego, ale co to stworzyło? To właśnie stworzyło tą taką metodę autorską, że ten, który odczytuje, to jeżeli to zrobi dobrze, to on jest autorem sam w sobie. My tego do końca nie potrafimy dzisiaj jak gdyby uchwycić, ale no, to były takie początki, nie? Więc oni cytując czy powołując się na coś, za bardzo nie dbali o to, żeby powiedzieć, że to jest czyjaś myśl, chyba że dotyczyło konkretnych słów. I tak na przykład listy dotyczące tej dyni i tego bluszczu, ta wymowa argumentów między tymi dwoma piszącymi do siebie, no naprawdę to jest kawał roboty, bo oni tam zahaczają o hebrajskie teksty, o greckie zrozumienie, łacińskie odpowiedniki, etymologia słów. Słuchajcie, zrobili taki kawał roboty. Ja nie mam do dzisiaj pojęcia, dlaczego oni się kłócili o to, czy to bluszcz, czy to dynia, ale jeżeli zobaczymy pracę, jaką oni wykonali nad słowem i etymologią tego słowa, to widać, że to były potężne umysły, które naprawdę chciały dojść do sedna prawdy. Natomiast z cytatami jest tak, że tam nikt się tym nie przejmował. A z augustańskich powie, w jakim języku się kłócili? Wiesz co, dla mnie tamte czasy to też są ciekawe, bo ja myślę, że oni wszyscy Grekę znali. Ja myślę, że oni wszyscy znali Grekę, bo to było coś takiego jak dzisiaj angielski, nie? Że po prostu, no, jak go nie znasz, no, to jesteś okrojony, nie? Z pewnych możliwości. Nie? I oni sobie na to nie pozwalali. Nie? Natomiast ci ich nauczyciele, którzy ich uczyli, to byli bardzo, bardzo wymagający nauczyciele. Nie? To nie jest coś, co my znamy, nie? Z naszego szkolnictwa. Nie? Tam się pewnych rzeczy po prostu, jeżeli nie umiałeś, to się nie przychodziło. Nie? Zresztą podejście filozofii też takie było. Nie? Euklides mówi, jeżeli ktoś nie zna zasad geometrii, to nie ma wstępu do akademii, nie? W ogóle i koniec, nie? No tak samo tu, jeżeli nie znasz pewnej zasad gramatyki, to nie masz wstępu do pewnych tematów, nie? To samo było stosowane na przykład przez Luisa, nie? Oni mieli taką swoją grupę i jak rozważali teksty, jeżeli nie znałeś greki, no to nie mogłeś z nimi być po prostu, albo znałeś język oryginału i mogłeś z nimi rozmawiać na temat, a jeżeli nie znałeś, no to po prostu nawet nie mogłeś przyjść do ich grona, nie? Te zasady, to były te zasady właśnie starożytne, nie? One dla nas są dziś niezrozumiałe, ale wtedy pewne pułapy, pewne półki były nieprzekraczalne. Jak oni to nazywali, to były takie
ośle mosty. Jeżeli tego nie przejdziesz, no to jest twój ośli most, zostajesz z tej strony. Po drugiej stronie się nigdy nie znajdziesz. Tak. No tak. A więc musiał jakby, ale spotykał się tam też, może spotykał się z ludźmi, którzy to umieli odczytać, więc słyszał to po hebrajsku, tego hebrajskiego się musiał nauczyć, ale jakby, że wydaje mi się, że w związku z tym my z Bulgacie możemy mieć to, co potem kropkowanie przez masoretu mogło zmienić. Możemy mieć jakby przekazaną jakąś informację, tak rozumieją Starego Testamentu, jaki był przed masoretami, czyli 5-6 wiek, i przed tym, jak Żydzi sami odeszli od Biblii, zaczęli tą Torę, która się już Talmud komponować i te wszystkie komentarze rabinackie dobudowywać do przy czym i ci rabini, i Hieronim, i wszyscy starożytni byli świadomi jednej rzeczy. Słowa nie biorą się znikąd. Słowa mają swoją genealogię, mają swoją historię. Czyli jeżeli mężczyzna to był Isz i ty słyszysz Isza, to zostało dodane do Isz, do rdzenia. Więc wiesz, co się z czego wzięło. I tych zasad nie da się złamać. Można wprowadzać jedynie modyfikacje typu, że Bereshit bara na początku, nie? No, Bereshit bara po hebrajsku. Ale Targum Enkelosa ma Bereshit bara na początku syn Pana. Ale co to chodzi? Bara znaczy po aramejsku znaczy syn. Ale po hebrajsku co znaczy? On stworzył. Czyli na początku rozumiecie, nie? I rdzeń tego słowa w innym języku nie powstał znikąd. Więc musiał zostać z czegoś wzięty. I oni nie mieli jak gdyby dowolnej liczby możliwości, żeby wymyślać, co się z czego wzięło. Etymologia słów, znaczenie słów, gramatyka ograniczały, bardzo ograniczały i coraz bardziej ograniczały możliwość różnej interpretacji. To, co my dzisiaj mówimy, że Biblię można interpretować na różne sposoby, to jest słabe. Dlatego oni wtedy tak walczyli o słowa, dlatego walczyli tak o doktrynę, dlatego tak walczyli o zrozumienie. Ta kontrowersja na przykład ariańska wyjęła się stąd, że używali greckich słów na określenie właśnie hebrajskich tekstów. Oni nie umieli tego dobrze przełożyć i stąd wynikły te wszystkie bójki między nimi tak naprawdę. Bo sposób przekładania ma wpływ na zrozumienie. I dzisiaj byśmy powiedzieli tak, na początku jest myśl. Ta myśl jest wyrażana poprzez ducha, a określa je słowo. I to słowo jest znakiem tych myśli, które zostały przez tego ducha przekazane. I oni to od samego początku rozumieli. Grecy to rozumieli tak, że ty łączysz się z wszechświatem i nie ma możliwości innej niż być połączony właśnie z logosem. Ale co oni mieli na myśli, mówiąc logos? Czy słowo? Nie, oni mieli na myśli myśl. To jest tak. Ja ostatnio w tej minucie czytałem o tym, że delfinie skóry były używane na miecze zgromadzenia, a nie borsucze. No bo tak Biblia tłumaczy, że borsucze. No tam jest więcej takich ciekawostek dotyczących konkretnych słów. Można sobie zrobić takie zestawienie tego, bo tam też chodziło o te delfiny, o te skóry delfinie, z których była robiona namiot zgromadzenia, nie? Potem są takie. Jakby chcieli to zbudowywać, to co będą z delfiny oskurowe? Tam nawet jest jedno sformułowanie z jednorożcem. To też można do tego dojść, też bardzo dziwne tłumaczenie. Dzisiaj naprawdę nam jest łatwiej, ponieważ my mamy do dyspozycji potężną skalę różnego rodzaju mierników i wskaźników, które pokazują nam, w którym kierunku iść. Jest może 200 miejsc w Biblii, o które można się jeszcze dzisiaj potykać ze względu na interpunkcję i sposób zrozumienia w danym kontekście, ale to nie są miejsca, które wpływają jak gdyby na zrozumienie takie eschatologiczne dotyczące zbawienia. To są rzeczy dotyczące tego, jaki my obraz Boga w swoim sercu nosimy, przy czym mówiąc o sercu, to nie łapiemy się tu, tylko
starożytni mówili tu, nie? Czyli co najważniejsze, zawsze noś w sercu, nie? Czyli co najważniejsze, zawsze miej ze sobą. Omnia mea, mecum porto. Dziękuję.